1000 metrów kwadratowych, dwie kondygnacje i nowoczesny sprzęt. W Zabrzu otwarto właśnie pierwsze w Polsce Centrum Kompleksowej Diagnostyki i Leczenia Stwardnienia Rozsianego. Placówka diagnozować będzie pacjentów w 3 miesiące. Rocznie będzie ich około 3000. Magda Sincewicz. Pan Maciej od samego początku przyglądał się, jak powstawało to miejsce. Miejsce, z którego obecnie korzysta. 4 lata temu dostał diagnozę. W tym samym czasie został złożony do ministerstwa wniosek o wsparcie budowy jedynej takiej placówki w kraju. W starym budynku, w trudnych warunkach, zostałem zdiagnozowany zgodnie ze standardami europejskimi, czyli od momentu pojawienia się do przystąpienia do programu lekowego minęło 3 miesiące. I dzięki temu stoję, dzięki temu choroba nie dokonała większych spustoszeń w moim organizmie. I mimo, że budynek został dzisiaj oficjalnie otwarty, to z pomocy specjalistów chorzy korzystają już od 3 miesięcy. Każdy jego zakamarek został stworzony pod ich potrzeby. To projekt około 1000 m2, dwie kondygnacje, parter z częścią nastawioną na ambulatoryzację opieki i część górna, czyli oddział, czyli hospitalizacja pacjentów. Oprócz tego rehabilitacja ambulatoryjna, oprócz tego pracownia rezonansu, czyli wszystko to, co pacjent ze stwardnieniem rozsianym powinien otrzymać w jednym ośrodku. A nawet mieszkanie pokazowe, które uświadamia innym, z czym na co dzień zmagają się chorzy na SM. W Polsce cierpi na nie około 46 tysięcy osób, na świecie prawie 3 miliony. Rozwój medycyny oraz zwiększony dostęp do leczenia sprawiły, że postęp choroby może być znacznie spowolniony. Jesteśmy na takim etapie w neurologii w ogóle, w którym ruszyliśmy bardzo mocno i z przytupem, jeśli chodzi o terapie, które przedłużają życie pacjentów i ograniczają, znacznie spowalniają moment w chorobach przewlekłych, takich jak właśnie stwardnienie rozsiane, moment do osiągnięcia etapu, w którym pacjent wymaga opieki osób drugich. Jesteśmy w stanie bardzo to odroczyć. Stwardnienie rozsiane to jedna z najczęstszych chorób centralnego układu nerwowego, stwierdzanych u młodych dorosłych. To ludzie między 20 a 40 rokiem życia. Nazywana jest chorobą o 1000 twarzy. Jej główny skutek to osłabienie mięśni i ich stopniowe zanikanie. Objawy są efektem zapaleń w mózgu i rdzeniu kręgowym. Symptomy zależą od obszaru, w którym doszło do uszkodzenia nerwów. Są to z reguły ludzie młodzi i w tym momencie można im zapewnić zdrowie i normalne funkcjonowanie, choć wymaga to specjalistycznej opieki i też kontrolowania, żeby te efekty leczenia utrzymać. Ze wsparcia ma rocznie skorzystać 3000 osób.